Witamy bardzo serdecznie. Dziś zaczynamy troszeczkę nietypowo. Otóż przed nami gramofon, płyta. Płyta wydana w 82 roku. Myślę, że Państwo znają ten duet Marek i Wacek. Młodzi ludzie na pewno nie kojarzą tego zespołu, duetu fortepianowego. Marek i Wacek to był naprawdę fenomen na owe czasy. W 1962 roku dwóch młodych ludzi spotkało się na studiach i zaprzyjaźniło. Przysiedli razem do jednego fortepianu i już zostali przyjaciółmi do końca życia. To znaczy, wygląda to tak, że Marek obecnie żyje. Wacek zmarł tragicznie w wypadku samochodowym. No i płyta jak płyta, widzicie Państwo, jest bardzo ciekawa. Płyta jest takim zwieńczeniem jej historii z lat 62 do 82 roku. Dlaczego pokazuję tą płytę? Bo jest to bardzo ciekawy egzemplarz. Widzicie Państwo, na płycie są dwa podpisy Marka i Wacka, autentycznie. Płytę dostałem od naszej fanki z Dortmundu. Przyjechała z większą ilością płyt, ale tak naprawdę bardzo zaintrygowało mnie co? Że płyta ta ma ciekawą historię. Jej mąż, oczywiście pani Ania jest Polką, męża miała Niemca, który zginął w zeszłym roku również tragicznie, a był ogromnym fanem naszej polskiej grupy fortepianowej Marka i Wacka. Zobaczcie Państwo, człowiek, który śledził całą historię, wycinając wycinki z gazet niemieckich i śledził ich karierę. Zobaczcie Państwo, tu jest Warszawa, oczywiście gazety są niemieckie, ale musiał być ogromnym pasjonatem. I tutaj jest właśnie pokazana płyta, którą dzisiaj prezentujemy. Kosztowała ona dokładnie 34-35 prawie Deutschmark, bo to są czasy, kiedy był jeszcze nie euro. Wydana właśnie jest przez tą firmę. I co ciekawe, znalazłem również bardzo ciekawą rzecz, bo płyta została kupiona podczas koncertu w 82 roku i to jest bilet wstępu do Düsseldorfu na koncert w 82 roku w marcu 12, godzina 20. I również ten bilet był dołączony do tej płyty. Płyta jest bardzo ciekawie wydana, ze względu na to, tu są jeszcze zdjęcia też z tego koncertu, które były dodane właśnie w 82 rok. Wkładka. Oczywiście tu jest cały również wkładka z podpisami Marka i Wacka. I tu jest cały program tego koncertu. Wykonawcy, zdjęcia. I co ciekawe, płyta jest jakby zwieńczeniem i z całej historii, a zarazem jest pokazany album od czasów, kiedy zaczynali, dokładnie w 62 roku, młodzi studenci, co prawda wszystko jest po niemiecku, trochę z moim niemieckim jest słabo, ale można dużo wywnioskować. Następny, 62, 4 rok. To były czasy, kiedy jeszcze Marek i Wacek koncertował w Polsce. Prawda? Dopiero po kilku latach udało im się wyjechać do Stanów. Koncertowali w Czechosłowacji, w NRD. I w latach 68 wyjechali na stałe do Francji. Aczkolwiek tu jest 66 rok, Marlena Dietrich, prawda?
I oczywiście 68 rok, Francja. I tam siedzieli dość długo i myśleli, że już nie wrócą do kraju. I tak się stało. Marek został we Francji, natomiast Wacek bardzo tęsknił za Polską, za rodziną i wrócił z powrotem. Trochę były problemy, żeby koncertować w tamtych czasach, problemy wizowe. Wiadomo, że to były czasy komunistyczne, paszport było bardzo ciężko dostać, ale z tego co wiem, dostali takie ultimatum, że przez firmę Pagard, to była taka stowarzyszenie artystów, załatwili im paszporty i mogli się, jak to mówi, kontaktować, koncertowali na zachodzie i na całym świecie. To był dokładnie 68 rok. Tu 70 lata. Siedemdziesiąty drugi rok. Dudek, Marek i Wacek koncertowali w całym świecie. Austria, Niemcy, Francja, Ameryka, Kanada, Szwecja. I tu już są ostatnie czasy tego albumu. 80-81 rok. Tu jest Holandia, a tu jest 81 rok i ciekawa historia, koncert w NRD. W 80-81 dokładnie nie pamiętam, ale był taki epizod, bo tak jak mówię, oni troszeczkę podchodzili bardzo emocjonalnie, zwłaszcza Wacek, i na jednym z koncertów NRD podczas występu zawiesili sobie właśnie te charakterystyczne znaczki Solidarności. Oczywiście koncert się odbył, ale po całym koncercie zostali deportowani z NRD i wywiezieni w konwoju wojskowym do Niemiec. Chcieli wieźć do Polski, ale powiedzieli, że mają koncert w Niemczech. No i na drugi dzień, z tego co było wiadomo, w tych niemieckich, zachodnio-niemieckich, w RFN-ie, telewizjach, gazetach były właśnie wypowiedzi na temat tej deportacji i wywiezienia tych muzyków do wywiezienia, czyli deportowaniu z NRD. No i nie mieli wstępu. Także tak to wyglądało. Historia bardzo ciekawa. Dlatego zaintrygowała mnie bardzo, bardzo ta płyta. Mam jeszcze kilka płyt, które dostałem od pani Ani, ale akurat jeżeli chodzi o Marka i Wacka, to jeszcze mam taką jedną płytę. Tu jest taka druga. Wszystko są wydania niemieckie. Właśnie jej męża, który w zeszłym roku zginął tragicznie, podobnie jak Wacek. Pan Wacek w 86 roku, jadąc ze swoim kolegą samochodem, w 86 chyba, jakoś na początku, w lipcu bodajże to było, wylecieli w poślizg, koziołkowali i pan Marek zginął. Odbiło się to na duecie, no bo niestety pan Marek jeszcze próbował koncertować samemu, ale jednak to już nie było, potem był jakiś jeszcze jeden w duecie człowiek, pan Michel. Ale na dzień dzisiejszy już to osoba starsza, w tej chwili uczy we Francji w jakiejś szkole muzycznej, fortepianu. No zresztą to jest osoba, która się urodziła w 40 latach, więc to już jest osoba, która ma około 80 lat, aczkolwiek bardzo jest związany z muzyką do dnia dzisiejszego. Historia jest bardzo fajna, bo tak jak mówię, takie płyty zdarzają się w Polsce, można je kupić, ale historia jest na tyle ciekawa, że oprócz tej płyty są ciekawe wycinki, no i tak jak mówię, bilet
z koncertu poprzedzający wydanie tej płyty. Także nie wiem Państwo, to chyba byłoby na tyle. Myślę, że przedstawiłem bardzo ciekawą historię. Mam dużo takich ciekawych płyt. Podobnie jak nakręcaliśmy film z Kubą o kombi, to tutaj jest historia bardzo ciekawa. Także pozdrawiam i zapraszam na nasze filmy. I jak macie okazję, posłuchajcie gdzieś, kupcie sobie taką płytę, bo Marek i Wacek to byli naprawdę wspaniali artyści, a dziś o nich się bardzo mało mówi. Praktycznie muzyki Marka i Wacka nie słychać nigdzie. Weszła komercja, szanujmy to, co było kiedyś fajne, kiedy była fajna muzyka. I co? I to byłoby na tyle. Pozdrawiam.